Dzień doberek, witam się z wami ja i mój przystojny mąż. Słuchajcie, Andrzej dzisiaj się tak wystroił, że czułam się zobligowana do tego, żeby się wyszpachlować. Tak było. No zobaczcie, jak on się pięknie prezentuje. Sweterek wjechał, spodnie takie eleganckie. W ogóle wczoraj, słuchajcie, jakbyście zobaczyli Andrzeja, miał do tych spodni koszulę. Był na Stadionie Narodowym, na jakimś tam evencie branżowym. No, wyglądał jak milion dolarów, ten mój mąż. No i widzicie, jak jest przystojniutki? Ale zajęty. Pamiętajcie o tym. No, a dzisiaj, słuchajcie, jedziemy do Lancerto, dlatego że ostatnio byliśmy w Zarze i nie da się kupić na tego chuderlaczka koszuli w sieciówce. Więc jedziemy do sklepu, który ma trochę lepszy wybór i od razu krawiectwo. I może zabierzemy was ze sobą, ale może. Andrzej, słuchajcie, jak zwykle myśli bardzo przytomnie. Ma w swojej szafie sporo koszul, których nie nosi. Więc zanim pojedziemy na zakupy, przegląd. Pozbywamy się, wyciągamy z szafy to, czego Andrzejek nie nosi. Zawieziemy to może do rodziców, bo mama Andrzeja zna takiego pana, który potem, wiecie, za złotóweczkę handluje takie używane szmatki, że tak powiem. No i co? No i przeglądamy. Powiem wam, że jestem taka dumna z mojego męża, bo ja nie potrafię robić takiego przeglądu, ale Andrzej z moją pomocą tutaj stworzył stertę ciuchów, która jest do oddania. Szybka decyzja, chodź z tym nie. To, po co no właśnie, jak nie chodzisz, to do śmieci, albo jak jest. Nie do śmieci, no nie do śmieci, no do oddania, ale chodzi mi o to po prostu, że wywalasz z szafy. Zobaczcie, ile pustych wieszaków tu leży. No, Andrzej się nie certoli, słuchajcie. Zazdroszczę mu trochę, bo ja tak nie potrafię i potem mam milion piżam. Tak. No, ciekawe. Zaraz, słuchajcie, policzę, jestem ciekawa, ile wieszaków zwolniliśmy. Tak, i koszule i koszulki. Tak, i koszule i koszulki. Robiliśmy przegląd, że tak powiem, całego tego słupka przy drzwiach. Andrzeju, policzyłam, ile zwolniliśmy wieszaków? 26. I to jest dobry wynik, no bo i tak tego nie nosiłem, szkoda to trzymać w szafie, a niektóre rzeczy... Tak, to... większość tych rzeczy, słuchajcie, bo Andrzeju, dosłownie pojedyncze jakieś rzeczy będą do śmieci, bo wiecie, no białe koszulki po prostu robią się żółte pod pachami, jak się je często nosi, więc to już nie ma sensu, żeby to komukolwiek oddawać, ale 90% tych ubrań, które tu są, one się nadają do chodzenia, tylko po prostu, no nie wiem, na przykład ja nie lubię, jak Andrzej nosi koszulę z krótkim rękawem, które próbują być eleganckie. Moim zdaniem to jest po prostu coś, co jest totalnie nieeleganckie i powinno się zabronić takie nosić. Ale wiecie, to jest moje zdanie, każdy nosi co chce. No ale Andrzej też wychodzi z takiego założenia, prawda? Że jeżeli koszula ma być elegancka, to ma długi rękaw. Nie noszę, rzadko noszę. No w sensie krótki rękaw koszuli, to noszę tak, wiecie, do... Wakacyjnie. Latem czy tak. Coś, nie? Wakacyjnie spoko, jak macie jakieś lniane koszule, czy takie, wiecie, takie typowo luźniutkie właśnie, taki wakacyjny klimacik, spoko. Ale coś, co ma być eleganckie i jednocześnie ma krótki rękaw, moim zdaniem nie siada. Andrzeja zdaniem też nie, fajnie, że się w tej kwestii zgadzamy. No i co? Ubrania do torby i podrzucimy je pewnie do rodziców. Przyjechaliśmy do Designer Outletu. Jest godzina 13:30. I słuchajcie, nie byłam, nie ma w ogóle tutaj nigdzie miejsc parkingowych. No może w tej części płatnej jakieś mi się znalazło, na pewno zresztą. Ale tu, gdzie jest Zafrico, normalnie czekaliśmy, aż ktoś wyjedzie, żeby zaparkować. Grubo. No. Ja dzisiaj, słuchajcie, cała na szaro, od razu wam się zaprezentuję. Moje nowe buty, uważam, że są świetne. Ale ja to nic. Mój mąż, słuchajcie, musicie go zobaczyć. Zobaczcie, jaki przystojny Andrzejek. Adidaski, żeby tak było młodzieżowo coś. Sweterek, słuchajcie, sweterek niestety, mimo że był prany tak jak trzeba, czyli w 30 stopniach i nie był suszony w suszarce, trochę się przykurczył, prawda? Niestety. Odrobinę. Ale tak zawsze jest. No ale no cóż, nic na to nie poradzimy. Idziemy na zakupy, co? Najpierw idziemy na jakieś. A najpierw ciastka. Na kawę, tak. Andrzejek ma kawkę. Andrzejek, jaką kawkę polecasz? Flat white, ale green cafe jest tak, że mają zawsze dwa rodzaje ziarn, nie? Mają blenda arabika plus robusta i to jest jak chcecie mieć większego kopa, bo robusta ma więcej kofeiny. A jak wolicie smak, no to bierzcie brazylijską, bo jest 100% arabika, nie? No. I Andrzejek ma kawkę i o taką tartę, żeby się tylko nie obrócił, bo to wiśnie.
Uważaj. No. A ja mam babeczkę z jagodami. Zamówiłam też soczek pomarańczowy, ale muszę chwilę na niego poczekać. Weszliśmy do sklepu, który ma artykuły domowe i zobaczcie, jaka piękna kolekcja rzeczy świątecznych. Bardzo ładne rzeczy. Takie kiczowato świąteczne, ale Andrzej wypatrzył śliczne kieliszki. Zobaczcie. Są takie bardzo delikatne, ale mają, jak widzicie, wyżłobione różne kształty. Cena outletowa 90 zł. Obstawiam, że za komplecik dwóch takich. Bardzo ładne rzeczy. Przyjechaliśmy na zakupy z Andrzejem. A kto mierzy ciuchy? Ja. Jesteśmy w Mustangu. Mierzę spodnie. Pani mi pomogła, bo słuchajcie, ja zawsze kupuję spodnie w sieciówkach i nie miałam żadnego pojęcia, jak w takim, wiecie, sklepie, gdzie jest długość nogawki i takie różne inne rzeczy mają znaczenie, jaki wybrać rozmiar, i myślę, że dobrałyśmy go idealo, bo spodnie leżą bardzo dobrze, są bardzo wygodne i mogę się podoba ta bluza. To jest XL-ka. Mam też L-kę, ale wydaje mi się, że w tej bym się czuła lepiej, bo ja lubię, jak mam takie rzeczy luźne. No, śliczna jest. Andrzej, podoba ci się? No, bluza jest ekstra. No. Spodnie też fajne. Ekstra jest. Przymierzyłam sweterek, ale on z nami nie wróci. W ogóle tutaj nie pokażę wam, ale obok stoi miła pani, która pożyczyła mi chusteczkę, więc mogłam tak założyć sweter, żeby go nie ubrudzić. Pamiętajcie o tym, jak robicie zakupy w sklepie, bo no, to jest potem niefajne, jak ktoś przychodzi po was i mierzy, jest brudne. Więc warto być przygotowanym. Ja nie byłam, ale zostałam poratowana. To ściągam, zabieram ze sobą moją bluzę, spodnie i wybierzemy coś jeszcze dla Andrzeja. Bo jak kupujecie trzy rzeczy, to jest taniej. My już w samochodzie. Byliśmy w Lancerto. Andrzeju, jak wrażenia? Ja to potwierdzam, że to jeśli chodzi o taki ubiór elegancki, to jest mój ulubiony sklep, bo mają dobre jakościowe rzeczy, a obsługa jest pierwsza klasa. Zawsze panie się przyjdą, zapytają, co potrzeba, pomagają, dobierają, mówią, czy jest ok, czy nie jest ok. I ogólnie mają już takie doświadczenie, że jak tylko widzą, jak się wygląda, to od razu wiedzą, jaki ma się rozmiar, więc to jest super. No, są bardzo miłe, bardzo profesjonalne, no i... No. Fajnie, słuchajcie, bo jak macie jakieś wątpliwości, to też, wiecie, rozjaśniają wam, dlaczego, nie wiem, materiał się tak układa, albo czy ten rękaw to na pewno jest odpowiednio długi. Także mega fajnie. Andrzej kupił, słuchajcie, sporo rzeczy, tak sporo i niesporo, bo tak naprawdę trzy koszule i jeden golfik. Oczywiście jak będziemy w domu, to wszystko wam pokażemy. Wszystko, bo jeszcze jedna koszula poszła do taliowania. Nie, no, ale powiedziałam, że trzy koszule, ale no tak, tej jednej nie możemy pokazać. Tak. Wzięliśmy białą, fakturowaną, żeby nie była taka gładka jak, powiedzmy, garniturowa, ale taka trochę mniej oficjalna niż taka zwykła gładka. Wzięliśmy czarną i granatową, ale te czarna i granatowa są tak już szczupłe, że nie trzeba było, nie trzeba było ich taliować, a tą białą tylko żeśmy oddali. No, więc super. Mega fajnie się cieszę. No i golfik mam. Tak, golfik bardzo, bardzo ładny. W ogóle fajnie, słuchajcie, te... Ojku, światło, no musicie wybaczyć. Te Lancerto, które my tu mamy, to byliśmy w designer outlecie w Piasecznie, to tu jest outlet, więc ceny są po prostu też niższe. Wiadomo, dobre koszule i generalnie jak pójdziecie do tych takich sklepów garniturowych, chcecie coś kupić, no to te ceny nie są jakoś tam specjalnie niskie. I nie wiem, wiecie, zwykła koszula kosztuje jakby przez internet 400, tutaj płacicie 270 zł. No bo to są właśnie te końcówki kolekcji. No a wiecie, jeżeli wybieracie coś takiego klasycznego, jak wybiera Andrzej właśnie, czyli coś, co jest po prostu granatowe, czarne lub białe, to wydaje mi się, że to, jaka to jest kolekcja, nie ma już takiego znaczenia, bo to i tak jest coś ponadczasowego. Ja tak uważam. No i jeżeli chodzi o taliowanie, jeżeli ktoś byłby ciekaw, ta usługa jest oczywiście dodatkowo płatna. Pani od razu na miejscu tam pozaznaczała szpileczkami, jak bardzo Andrzejowi to zwęzić, i ta usługa kosztuje 60 zł i jestem przekonana, że będzie świetnie, bo koszule, w ogóle wszystko do ślubu Andrzej miał ze sklepu Lancerto i mieliśmy też koszulę taką zapasową i właśnie Andrzej ma dwie taliowane koszule, te kupione właśnie przy okazji
przy okazji tego naszego wspaniałego dnia. I tak się składa, że jeżeli teraz coś zakłada, to zazwyczaj coś właśnie z tego, co już było wytaliowane, prawda, Andrzejku? No, no ale oprócz tego, że koszulę mam z Lancerto, no wiadomo, garniak, nie? To jeszcze mam buty, pantofle i są mega wygodne i też fajne jakościowo, bo ta skóra jest fajna i oddycha. No i pasek też mam z Lancerto. Płaszcz masz z Lancerto. I płaszcz mam z Lancerto, teraz też noszę. No więc tak, to jest z takich właśnie eleganckich ubiorów, to jest... Wychodzi, słuchajcie, my się przywiązujemy do marek. Mamy jakiś taki, wiecie, jak już coś nam się spodoba, gdzieś jest fajna obsługa, to my się przywiązujemy do marek. Dodatkowy atut, ale taki bardzo miły, to fakt, że jest to polska firma, słuchajcie, także, że tak powiem, wspieramy swoich, nasze polskie biznesy, tak przy okazji. Andrzeju, czy chcesz powiedzieć, ile kosztowały twoje zakupy w Lancerto? 9 stówek za to wszystko było, ale może się wydawać dużo, no to fakt jest dużo, duża kwota, a jak za 3 koszule i golfa. Ale z drugiej strony, jak sobie pomyślę, że kiedyś robiłem jeszcze w Diglu, Digla lubiłem. Tylko ale, tam obsługa jest... Obsługa się zepsuła i tak potem z rozmiarami średnio też było u mnie. To jak szedłem do pracy, w której teraz pracuję, to sobie właśnie robiłem zakupy, jeszcze pamiętam, z tatą pojechałem. No i sobie kupiłem właśnie koszulę, nie? Tak, żeby mieć tak biznesowo, casualowo, nie? No i tam koszulę, jeszcze jedna mi została z tego. Noszę ją 7 lat, no fakt, już widać, że jest trochę znoszona. Trochę, ja myślę, że Andrzej z tą akurat granatową powinniśmy się już pożegnać. No ale są mega fajne jakościowo, no i długo służą, nie? No. Więc tak, to jest, słuchajcie, taki zakup, którego trzeba dokonać raz na jakiś czas i już potem na dłuższy czas macie te zakupy z bańki. Potem jedziemy teraz do rodziców, zostawimy mamie te rzeczy po Andrzejku, których nie będzie już nosił. Niech to trafi jeszcze w czyjeś ręce, bo wydaje mi się, że większość tych rzeczy jest jeszcze naprawdę w bardzo dobrym stanie. Przejrzymy to teraz, bo tak do torby wrzuciliśmy wszystko, co było, ale tak jak wam mówiłam, tam były na pewno białe takie rzeczy, które myślę, że już nie powinny, że tak powiem, trafiać w obieg, bo już są troszeczkę bardziej znoszone, a wszystko to inne wygląda bardzo, bardzo spoko. Także teraz jedziemy do rodziców, a potem pojedziemy na obiadek. Jest tu głośno, więc nie wiem, czy pogadamy, ale zobaczcie, jak pięknie wygląda mój mąż. Zachwycam się nim dzisiaj cały dzień. Podejście drugie mamy do naszej lokalnej restauracji. Tak, ale popowiadamy wam o tym później, bo tu jest dosyć głośno. Tak wam tylko pokażę, że tak wygląda środek. Jedzenie już wiemy, że jest smaczne, bo próbowaliśmy wczoraj, ale szczegóły później. Wracamy do was po kolacji. I co? Jak było? Bardzo mi smakowało. Powiem wam, że dzisiaj, jeżeli chodzi o obsługę, było trochę lepiej, bo byliśmy też wczoraj. Nagrałam chyba nawet telefonem, więc Andrzej wam tu wkleję, co takiego jedliśmy. Ja jadłam gnioki z sosem jakimś takim pomidorowym, trochę pikantnym, było bardzo smaczne. A ty co to wczoraj jadłeś? Carbonara. Carbonara. A dzisiaj wziąłam sobie makaron w sosie pomidorowym z krewetkami. Andrzejek miał dzisiaj coś z polędwicą, tak? I ogólnie powiem wam, że jedzenie jest bardzo smaczne. No ale dzisiaj jakby trafiliśmy lepiej, jeżeli chodzi o obsługę. Wczoraj był powiedziałabym dramat. Jeżeli chcieliśmy zamówić, to czekaliśmy 20 minut, żeby w ogóle złożyć zamówienie. Potem nam się udało, ale pani jakby, wiecie, przyjęła od nas zamówienie dopiero jak jej powiedzieliśmy, że hej, no, chcielibyśmy już zamówić. Potem nam zabrała talerze, ale nie podała kart i nie zapytała, czy chcemy desery albo rachunek, więc tak czekaliśmy 15 minut. Myśleliśmy, że chcemy deser sobie, ale czekaliśmy. Pani potem obsłużyła stolik obok,
Kasia się odezwała, ale nie wiem, czy pani nie usłyszała, czy była zajęta coś, no i poszła dalej, więc stwierdziliśmy, że nie będziemy czekać, tylko jak już się potem nam udało dorwać, to poprosiliśmy rachunek i poszliśmy po prostu, nie? Tak, wczoraj ile nas to kosztowało? Wczoraj nie jedliśmy deserów, jedliśmy jakby no dwa posiłki i dwa napoje, ile to było, jakieś 140 parę złotych? Chyba tak, 135. Chyba jakoś tak. Dzisiaj z deserami wyszło troszeczkę więcej, 173 zł, także... No ale sok miałaś inny. Tak, wtedy miałam. Wzięliśmy karafkę lemoniadę, dzisiaj Kasia wzięła duży sok z pomarańczy wyciskany. No sam ten sok chyba 24 zł w sumie kosztował, ale no mniejsza o to. W każdym razie, no do naszego ukochanego Semolino, jeżeli chodzi o jakość, powiedziałabym, że jest porównywalnie, jest bardzo dobrze. Natomiast w Semolino wychodzi to jednak sporo taniej, powiedziałabym. No tak, i taki mamy we dwójkę to tak więcej niż to, wszystko przetestowane tam też mamy, więc jest fajna opcja, że sobie sami możecie skomponować pizzę albo makaron. Ale aktualnie w tej restauracji nowej trwa, słuchajcie, promocja. Do Paragonu dostajecie taką karteczkę, którą można uzupełnić i wziąć udział w losowaniu. Do wygrania jest Despa. Czerwona. Czerwona. Szybsza. Piękna. Naprawdę, jest śliczna. Ale tak. Może Kasia wygra. Mogłaby wygrać, nie? Fajnie by było. Ładna jest. Taka no. Bardzo włoska. Ja słuchajcie, wzięłam się za moją kolorowankę, tu wam może ją spróbuję pokazać. O, poczekajcie, bo nie wiem gdzie straciłam kamerę, o tu jest. Wzięłam się za kolorowankę, wyciągnęłam kredki, które sobie kupiłam parę dni temu i chyba nie jestem z nich do końca zadowolona, o to ta firma. Podobno całkiem znana. No, właśnie chciałam mówić, że to Ola mi te kredki poleciła. Ale jak przyjrzycie się mojemu obrazkowi, to ten kolor rozkłada się tak nierówno, do takiego miziania po kartce, o, tak o. No to fajne są te kredki, ale do takiego malowania, gdzie chcecie tak wycisnąć z nich 100% koloru, to niekoniecznie. Wydaje mi się, że mogłyby być ciut, a nawet nie ciut, tylko bardziej niż ciut, no po prostu bardziej miękkie. Ale tak, no wiecie, no to fajnie. Jest moja kolorowanka, więc jakby na moje potrzeby te kredki stykną, ale jeżeli macie jakieś utalentowane dzieci i potrzebowalibyście do nich super kredek, to może jednak niekoniecznie te. Też zależy w sumie co malujecie, no nie, bo jak tak sobie o, smyracie finezyjnie papier malujący jakieś delikatne pejzaże, to pewnie to wam wystarczy. No, w każdym razie, ja się na kredkach nie znam, wzięłam te, są ok, ale mogłyby być lepsze. Więc tak o, ciuchy pokażemy wam, słuchajcie, już jutro, no bo jest ciemno i muszę podnosić głowę do oświetlenia, żeby jakoś sensownie było mnie tu widzieć. I z takich ciekawych rzeczy pochwalę się wam, że postanowiłam, że pójdę na lekcję makijażu, taką indywidualną, na potrzeby własne i nie mogę się już doczekać. Napisałam już do Pauliny, która zazwyczaj robi mi makijaże, jeżeli jedziemy gdzieś tu powiedzmy w okolicy na imprezę, więc jestem bardzo podekscytowana, serio. To tyle moi drodzy, dzisiaj zmykamy myślę już. Andrzejku, idziemy oglądać Harry'ego Pottera? Wracamy do was kolejnego dnia, tak jak widzicie Andrzej już stoi w swoim sweterku. Sweterek z Lancerto, rozmiar M, cena to? 200. Patrzcie, jak się Andrzej ładnie prezentuje. I najważniejsze, bo jak miałem wcześniej z Zary taki też, nawet kaszmirowy miałem ten sweterek i mimo, że przestrzegaliśmy jakiegoś tam prania, to było napisane, nie było do suszarki wsadzane, to po pierwszym praniu to się wszystko przykurczyło i wyglądało tak, nie? Tak. Trochę Lipton, więc i wczoraj też byłem w tym białym swetrze z Zary i mówię do pani, no super ten golfik, ale jak go wypierzemy zgodnie z zaleceniami, to on mi się nie przykurczy. A pani powiedziała, że nie, już mąż taki ma, więc jest git, nie? Przetestujemy to oczywiście, jeszcze damy wam znać, no ale... Mam nadzieję, że się nie skurczy, bo ja tego nie lubię. No, potem po prostu brzydko to wygląda. No. Nie ma się co oszukiwać, wygląda to brzydko. Andrzej, a sprawdzisz z jakiego materiału jest ten sweterek? Tam miałeś metkę. No to raczej pewnie 100% bawełny. Oby tak było, no ciekawa jestem. 98% bawełny, 2% elastan. No ale to wiadomo.
Ale nie jest super. No to pewnie może gumkę czy gdzieś tam. Mhm. Ale jest super. Bardzo fajny. Lancerto ma fajne jakościowe rzeczy. No, to prawda. Dobra, lecimy teraz w koszulę. Tak. A teraz macie Andrzejkę w koszuli. Andrzejku, szczegóły? Koszula mocno slimowana. Ta nie wymagała żadnego taliowania. Kołnierzyk mój to jakiś 39. Rozmiar S tutaj w tej wersji koszul. One są chyba takie lekko ze streczem z tego co kojarzę, ale to zaraz zobaczymy. No, fajne. Materiał jest taki, widzisz, też taki fakturowany. Ma taki. Tak, no. Ale no fajnie, nie? To jest bardzo, bardzo szczupła, nie? W sensie tutaj. A wyciągnij ze spodni. Pokażmy ludziom, w sensie, no wiecie, no to jest normalnie legitna, ładna, długa koszula. Jak ktoś chce ją nosić tak na luzaczku, to też się da. Cena 180 zł. Tak. A już patrzymy, jaki to był materiał. O. Nie wiem, czy na koszuli będzie. 100% bawełna. A. Prać w 40 stopniach. No i gitara. Przebieramy się. Dobra, i teraz, czy ten granat pasuje do tego szarego, to jest kwestia dyskusyjna, ale nie o to tu chodzi. Dokładnie. Zmieniamy kolor koszula w tym samym stylu, z taką samą fakturką, tyle że granatowa. Ten sam rozmiar SK, też mocno wytaliowana, więc super. I ponownie 180 ziko. W tym przypadku jasne guziki. Także no, jeżeli chcielibyście taką, która jest w pełni granatowa i ma dopasowany do tego guziczek, to z tego konkretnie modelu taka była niedostępna. Trzeba byłoby już kupić taką, wiecie, typową garnituróweczkę, taką koszulę pod garnitur i po prostu ją sobie wyslimować. No i właśnie, jeszcze jedna koszula czeka na przeróbki krawieckie, będzie do odebrania w środę. No. Ale to już chyba nie ma co pokazywać, prawda? No bo to jest klasyczna biel. Tylko tyle, że po prostu będzie wytaliowana. Dobra, to teraz, żeby zrobić coś luźniejszego, mam jeszcze jednego t-shirta z Mustanga, a potem Kasia ma swoje zakupy z Mustanga, więc... Ale moje ubrania już wszyscy widzieli, więc ja nie będę ich zakładać, a pokażesz nam też koszulkę, którą kupiliśmy dla Mateusza? No. No, no to Andrzejek zaraz do was wraca. No i mamy Andrzeja w t-shircie. No, właśnie mi się podobają takie minimalistyczne. Teraz już bez jakichś takich dużych grafik, wystarczy minimalistyczne logo. Z ciekawych rzeczy to po prostu są guziczki i tyle. Tak, fajnie, bo jest luźna, ale nie taka, wiecie, workowata, jak to jest teraz modne. I ta koszulka po rabacie wyszła nam za 73 zł. W Mustangu, jak kupujecie więcej niż 3 rzeczy, macie minus 20 na cały paragon. No i właśnie ta promocja zadziałała. A no. Ta koszulka i tak już była na przetanie, no bo pamiętajcie, że to jest outlet. Tam no. Wszystko z wejścia jest troszeczkę taniej. No a i teraz dobra. Młodzieżowo. Tak. To jest koszulka dla Andrzeja za duża, ale ona będzie, słuchajcie, dla mojego brata, bo rabacie wyszła za 57 zł. No. Mati to jest jeszcze tak o teraz, nie? Wyższy sporo ode mnie. No, no. I tak samo chudy. Tak, jest szczupły, ale jest wysoki, a wiecie, no rozmiar ubrań idzie też w parze ze wzrostem niestety, no. Więc Mateusz większość koszulek... Ale Mati dobrze wygląda w takich oversize'ach, więc... No bo jest bardzo wysoki no. I tak, no. Odwrócisz się? I tak, ale... Z tyłu jest, słuchajcie, taka paremka, ta koszulka, jak widzicie, jest delikatnie żółciutka, ma bardzo ładny kolor, taki właśnie żółty, ale nie tak chamsko żółty. Nie, spoko. Mega mi się podoba. Ten przód jest taki minimalistyczny, coś ciekawego się dzieje na plecach, także ekstra. Andrzeju, a złapiesz jeszcze moje rzeczy? No. W rączkę. Już mnie w tym widzieliście, więc nie będę wam tego teraz pokazywać. Jeżeli chodzi o tą bluzę, słuchajcie, ona wyszła za 185 zł. I no jest teraz rozsunięta. Bardzo fajnie pasuje do jeanów, jedyne co tutaj ma taki znaczek. Ja to widziałam, ale mi się to podoba. To jest taki około sportowy akcent, bo ona jest w kroju taka trochę bomberkowata. Mamy też moje spodnie. Mówiłaś, ile kosztuje? Właśnie zaraz powiem. Powiesz, jaki jest rozmiar, bo ja nie wiem. Spodni? Mhm. W32L30. W32L30, jeżeli chodzi o tą bluzę, to ona była, słuchajcie, XL-ką. No i ten rozmiar, który Andrzej wam przed chwilą powiedział, to jest odpowiednik takiej właśnie 44. Zastanawiałam się, szczerze mówiąc, czy chciałabym kupić spodnie, które były rozmiar mniejsze, natomiast nie było. I przyznaję, że stwierdziłam, że okej, no bo wiecie, kupić sobie jakby... Problem z jeansem jest taki, że jeans się szybko rozchodzi, bo chodzicie w nim dzień i kolejnego dnia on jest dużo luźniejszy.
Ale czy ja bym chciała, żeby tego pierwszego dnia spodnie mnie opinały i były niekomfortowe? No chyba nie. Wolę chyba potem do nich założyć pasek. Więc wzięłam w końcu te spodnie i one po rabacie wyszły za 204 zł. Normalnie, słuchajcie, w standardowej swojej cenie kosztowały 370 zł, także to jest duża różnica. No, dajcie znać, czy podobają się. W sumie to są moje dwa ulubione sklepy. Jeśli chodzi o modę casualową, to uwielbiam Mustanga. Wszystkie jeansy mam z Mustanga i ogólnie teraz koszulki też jakieś tam kupuję sobie, t-shirty, nie? I Kasia w końcu coś też wzięła stamtąd. No i ulubiony mój sklep z modą elegancką, ale no to wszystko jest przez to, że tam jest ekstra obsługa. Tak samo w Mustangu bierzecie spodnie, to macie panie, które wam pomagają, nie? W sensie, a w Lancer to już w ogóle jest full profeska, bo te panie to już się znają na wszystkim. No. Ten Mustang to nie jest taki duży sklep. Tam są chyba zazwyczaj 3 osoby, więc jakby w stosunku do ilości osób, które są w sklepie i potrzebują pomocy, wydaje mi się, że liczba pracowników jest bardzo okej. Okay. No i mimo, że to są, wiecie, wydawałoby się tylko jeansy i koszulki, to jak tylko przychodzicie przez próg sklepu, to ktoś wam oferuje pomoc i to jest bardzo miłe. No, a w Lancer to już w ogóle panie to się znają na rzeczy i robią kawał dobry robot. Więc polecamy, a ja polska firma, więc warto wspierać polskie firmy. Tak, a teraz żegnamy się już z wami. Pamiętajcie, żeby zostawić nam łapkę w górę. Możecie napisać komentarz, gdzie wy kupujecie jakieś fajne swoje rzeczy. Może my się tam gdzieś wybierzemy do waszych polecajek. Zostawcie nam subskrypcję i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!